Zobaczcie, do jakiej ja szkoły chodzę. Tam są kraty. Jesteśmy wręcz uwięzieni w niej i zmuszani do nauki. Patrzcie, jakiego mamy teraz nauczyciela. Zaraz wam go pokażę w całości, ale czekajcie. Teraz możecie kliknąć łapeczkę w górę, a ja wam pokażę, jakiego mam dzisiaj nauczyciela, który normalnie tutaj wykłada na lekcji. A zaraz zobaczycie, jakiej. Klikajcie teraz łapeczkę wszyscy razem za 3, 2, 1. Uwaga, pokazuję wam. A to nauczyciel. Taki, widzicie go tam? To jest on. Jaki umięśniony. Przypomina mi o Hagiego Łagiego. Ho, jakie ma ręce. Ej, on coś zaczął pisać na tablicy. Właśnie jestem na lekcji z moim kolegą Alkiem. Siema, siedzimy jako jedyni we dwoje tutaj. Inni uczniowie nie przyszli, chyba zostanie wypuszczeni. A my jesteśmy za kratami. Tutaj mamy szkło, a tam dalej kraty. No i niestety musimy się proszę uczyć pana, w tej szkole. Proszę pana, panie siedzimy. Nauczycielu! On napisał, proszę siadać. Ale no, my a przecież my siedzimy. Nie widzisz, że my siedzimy? Fajn. Nauczycielu, cisza. On mówi, że cisza. Dobra, dobra. Masz ściągę? Ej, masz ściągę jakąś? Nie mam ściągę, a skąd mam mieć ściągę? Ja nie umiem nie nic. Na kartce, a... Odpalaj telefon i ściągamy okay, czekaj, z telefonu. A z czego tutaj... Ej, jaka to jest lekcja w ogóle? Nie wiem, co to za lekcja? Nie wiem. Ale znaczy, na lekcji nie wolno gadać. Dobra, dobra, nie gadamy. Proszę pana, co to za lekcja? Cicho. Proszę pana. Co to za lekcja? My nie wiemy. Panie Hagi. O nie, jak on się wkurzy, to może nam zrobić coś. A patrz, co jak on jest umięśniony. Widzisz jego plecy? Jak on ma wielgachne plecy? On może lekcja życia to jest. Lekcja życia, czyli chyba WDŻ czy coś takiego. No, coś takiego. Dobrze, dobrze. No, czy to albo matematyka? Nie wiem. Może to matematyka, może. O nie, lekcja życia to jest matematyka na pewno. Ja nie lubię matematyki. Tylko nie liczenie, proszę! Nauczycielu! No nie, chyba będzie liczenie teraz. No dobra, to ty to pierwszy odpadasz, właśnie boję. Aha, odpowiedź ty pójdziesz, jest ustna. Ty pójdziesz pierwszy do tablicy, ja nie idę. Tak liczymy. Uwaga, tak liczymy. O, napisał, że liczymy. A kto ma iść pierwszy do tablicy, ja czy on? Kto idzie do pierwszy do tablicy, nauczycielu, panie? Cokolwiek by się nie stało, to widzowie, subskrybujcie kanał, macie na tutaj położone subskrypcje na tym właśnie stoliku. Zostawcie subika z dzwonkiem z góry, każdemu dziękuję, kto kliknął. Dobra, mamy coś napisane? Smajslą do mnie. O, nie, czemu ja? Nauczycielu, nie ja, nie ja. O nie, muszę teraz iść. Nie, muszę pójść do tablicy. Trzymaj kciuki za mnie. Trzymam, dobra, trzymam. Podchodzę. O, i teraz będzie zadanie pierwsze. Ciekawe, co on wymyśli. Zobaczcie, jak ten nauczyciel wygląda. Jaki on jest umięśniony. Jakie on ma ręce, jakie nogi. To jest bardzo umięśniony człowiek. Ej, smajsło, potwór. Zadanie. 2 plus 10. Ile to jest? Ile? Mów. 12. 12, 12. Dobrze, nauczycielu? Uwaga. Chyba tak. Patrz, jak on ma oczy, napisał. O nie, napisał cisza. O nie, on cię usłyszał. Coś ty narobił. Muszę szeptać bardziej, ja bym, sorry. Panie nauczycielu, ja bym dał mu jedynkę. Ja bym mu wsadził taką jedynkę. Ej, do ty dziennika. Dostałeś jedynkę za ściąganie. Patrz na tablicę. Jedynkę za ściąganie. Ej, to nie ja, to Alek. To on mi podpowiadał. Nie ma, to nie ja jedynkę. Nie chcę jedynki dostać, panie nauczycielu. Jedynka za podpowiadanie. A jedynka co? Za podpowiadanie. Ha, 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 dostajesz jedynkę. Proszę pana, bo ja tutaj mamę zawołam zaraz do szkoły. On wyciągnął książkę, patrz. O, on trzyma książkę na barku. Co jest grane? Patrz, on wyrzucił mi książkę. Ty, ja mam się teraz chyba uczyć. Ja mam, chyba też, książkę. Bo mi też wrócił. No dobra, no to idę siadnąć teraz i będziemy się uczyć, nie wiem, matematyki czy coś. Tu to było 12, zobaczymy jest. Kolejne zadanie. On ma nawet patyk, czaisz, jakiś czerwony. Ja tym patykiem nie chciałbym dostać w tyłek, więc lepiej się zachowujmy. Chyba. Wiesz co, ja od ciebie idę stąd, ja będę tutaj siedział, bo ty przecież ja dostaję jedynkę, zmieniamy miejsca. Dobra, jest zadanie drugie. Uwaga, zadanie pierwsze, zadanie drugie. Zobaczymy, co nauczyciel nam teraz wymyśli. Widzowie, zaraz spróbujemy stąd ucieknąć. Ja nie chcę być na lekcji, więc robimy wielką ucieczkę przed tym nauczycielem. On jest mega umięśniony. Zobaczymy, czy uciekniemy. Także oglądajcie do samego końca. Dobra, coś napisał. Zaraz wybierzemy odpowiedni moment na ucieczkę z Alkiem. Ale pst, cicho, nic nie gadamy. Okay, ja... Dobra, no... mamy zadanie drugie. Smajslow plus Alek Diamond. Równa się... To ja napisać co? Teraz? Dobra, to ja napiszę. Dwa to jest. Co, jakie dwa? Cicho, bo nie wiem. Bo jedynkę dostanę przez ciebie. Daj, proszę pana, mogę tablicę do ręki? O, dziękuję. Dobra, o nie, dobra, ja idę na pierwszą ławkę. To ja napiszę. Okej, jestem. Co piszesz tam? Momencik, może to będzie dobra odpowiedź. Napisałem, okej. Okay. Najlepsi youtuberzy. Jak, proszę pana, dobra odpowiedź? Chyba nie.
Jaki wielki... Brawo! Brawo! Ej, zgadłeś, najlepsi youtuberzy jesteśmy. Dobrze. Alek, zaraz uciekamy, on jest dziwny, wiesz? Zwiewamy stąd. O, ja się rozwala. Go boję, on jest taki umięśniony. Jak mi przywali tą linijką, to ja, wiesz, będę miał ślad do końca życia. No, nie wiem. Ja bym troszeczkę wymyślał nam kolejne zdania. Słuchajcie, widzowie, zaraz uciekamy. Okay. Więc tutaj nie będzie, bo ja nie chcę być ten nauczyciel, jest mega dziwny. To jest on trudne. Nam daje zdanie trzecie. 15 razy 2. Ile to jest 15 razy 2? I kto do tego idzie, panie profesorze? Już wiem, ja wiem, zgłaszam się. Ja wiem. Mogę powiedzieć? Mogę? Okej, patrzy się na mnie. To jest 30. Zgadłem? Uwaga, żebym tylko nie dostał. 30. I czy to będzie prawidłowa odpowiedź? Piszę. Odpowiedź jaka jest? Czy zgadłem? Dał kolejną tabliczkę. I co to za odpowiedź? Dobrze! Zgadłem! Brawo, la. Teraz zadanie dla Alka. Ja bym dał mu bardzo trudne, takie mocno trudne. Najtrudniejsze, jakie pan zna. Dawaj. No, mam panie nadzieję, nauczycielu. Że mu się długopis wypisze, wiesz? Ja nie wiem. Ja w to wątpię, bo ma kilka długopisów. Tam jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. Mój to chyba długopisy się nigdy nie wypiszą. Patrz na mnie. Albo dobra, nic. Co? Uwaga. Uważaj. Wow. Oho. Co to teraz? To czekaj, najpierw jest mnoszenie. Czyli 15 razy 2 to jest 30, no. Tak jak ty tam mówiłeś. Odjąć 5 to jest... 15. Źle, to, ja bym dał jedynkę, to jest źle. No jak to źle? Źle to jest. Nie wiem, czy to zrobiłeś. Zobaczysz, że będzie dobrze. Uwaga, czy będzie prawidłowa odpowiedź, proszę państwa? Patrzymy. Ale ty nauczyciel. To, źle? Jak to? O, patykiem ty przyszedł. Ty co jest? Uważaj, dostaj spoda. Przepraszam. Ja ci dowolę, jak cię ściga patykiem. Ratunku. Jezu, no, goni mnie. No, był patykiem, dobrze nauczycielu, dobrze. Dawaj, ja bym mu dał lanie. Nie biorę krzesła. A masz krzesła. Dostałeś lanie od tego. Ratunku. Dobra, uciekamy od niego, szybko, zwiewaj z lekcji. Zamykaj w nogi. Patrz, krzesłem go zablokowałem. Szybko tutaj, tu za klasa. O nie, klasa przyrodnicza. Słuchajcie, ty jesteś w muzycznej jakieś. Ja jestem w przyrodniczej, mam Czekaj, kwiatki tu jest do nauki. Religia, tu jest kaktus. Gdzie ty i kwiatki jesteś? Czerwone, Ej, białe. Goni mnie. Na przyrodzie jestem, przyroda tutaj. Chodź do mnie szybko, muzyczna. Alek, tutaj. O, tu jest przyroda, dobra. Daj. Chowajmy się za tymi... Czekaj, krzesło postawię, to nie wejdzie. Gdzie ty jesteś? Okej, okay, chowam się. Dobra. Może nas nie zobaczy, uwaga. I czy tutaj wejdzie? Krzesło zostawił. Nie wejdzie. Nie ma o nie, o nie, wchodzi! Nauczyciel rozgląda się. Cicho bądź, bo usłyszy nas. Okej, rozgląda tak, się. Ale krzesło... Rozwalił krzesło, jaki umyślony. Mamy przegibany, idzie tutaj. Nie, rozgląda się. Ej, patrz, tam pisze, zostaw łapkę w górę. Uważaj, Alek. Idzie! O nie! Szybko! Biegnij! Dawaj! Nogi, zamykaj to! Nie mam krzeseł już! Do innej klasy! Do innej klasy! Komputerowa! To jest informatyczna! Informatyczna! No. O nie, schowajmy się za tym może! Czekaj, dobra, chodzę tutaj, posuń się, no tu miejsca nie ma! Chowamy się! Żeby on tylko tu nie wszedł. Jesteśmy teraz w klasie komputerowej. Co on przez ścianę chodzi? Przez ściany chodzi! Jest taki umieściony! Zobaczył nas! Uciekaj, spatyka nas Dawaj, bije! Dawaj, tędy! Szybko, uciekaj w nogi, do góry może, na piętro! Schodami. Ej, co jest? Uciekamy stąd, uciekamy! Co on goni, może tutaj, z tej... Chodź do biblioteki, w bibliotece uciekniemy! On pobiegł za tobą! Chodź do biblioteki! Ściga mnie! Tędy! W bibliotece mnie ściga, zostaw mnie, nauczycielu! Niedobry nauczyciel, w nogi, szybko do muzycznej, muzyczna, graj, muzyka graj, tam, to jest płyta, czekaj, ja już sadzę, czekaj. Gram. Nie, nawala mnie, uciekaj w nogi. Muzyka leci, czekaj. Poczekaj, on wielki umieściony, on zaraz zgniecie, słyszysz? Nie, ratunku, proszę, on zaraz zgniecie, nawala nas, nawala. Ej, wyłączył muzykę chyba, przestał grać. Dobra, w nogi, co to za klasa? Szybko, wchodzimy do tej klasy. Geografia to jest. Geografia? O nie, tylko nie geografia. Ja nie znam map ani żadnych tam rzeczy. Dobra, uciekamy w nogi. Nie chcę w geografii. Szybko, do jakiejś innej klasy schowajmy się, dopóki nie będzie może do tej. Co to za klasa jest? Hiszpański. Co to? Hiszpański? O nie, siungu diapa. To tak się mówi po hiszpańsku, czy jak? Buenos dias, amigo, xinga panga. Dobra, uciekamy. Pizza, spaghetti. Chodźmy do tego, do art, artystyczna klasa. No. O co to jest? Nauczyciel inny. Co to robi? Zaraz, czemu nauczyciel to jest Shrek? Czemu? Czemu on jest Shrekiem? Czemu Shrek uczy nas plastyki?
Nie wiem czemu. Jakie tu dziwne nauczyciele są, widzowie. Narysujemy osła. Mamy teraz innego nauczyciela. O, jest nim Shrek. We własnej osobie. Shrek napisał dzień dobry. Chodźmy bliżej niego. Musimy się przywitać z nauczycielem. Dzień dobry. Jest nauczyciel kolejny i właśnie nam pisze zadanie. Witam na lekcji hiszpańskiego. Co? Jak hiszpańskiego? A przecież pan uczy nas plastyki. To jest plastyka. To przecież mamy obrazy, panu się tak pomyliło. Jest klasa obok przecież, proszę pana. Ej, Smajk, czemu mamy nauczyciela Shreka? Bo to jest zastępstwo, ty. I dlatego ty się pomylił. Zastępstwo, rozumiem. To tylko sala od plastyki. Aha, bo to tylko sala jest, ale mamy hiszpańskie, rozumiem. Ja się takich obrazów nigdy nie nauczę. Dobra, ej, ta szkoła jest mega dziwna, wiesz, ja bym najchętniej stąd uciekł. Jakiś umieśniony hagi-wagi, teraz Shrek, o co chodzi w ogóle? Czemu Shrek będzie nas uczył takiej lekcji, co opiszę w ogóle na notatce? Pierwsze słowo si, okej. Okay. Co si oznacza? Nie wiem? Hiszpanie często mówią si, więc to może znaczy cześć albo dzień dobry. Dzień dobry? Jak to się mówi? Hola. Bo ja nie wiem. Hola. Hola amigo. Moja koleżanka ma na imię Hola. Hola. Dobra, nie. Wiesz co, uciekamy z tego szybko w nogi, Ja idę, nara, ty nauczycielu, słyszysz? Patrzcie, o nie, wkurzył się Shrek, uciekaj z lekcji. Nie. Dawaj, o, z patyka wyciągnął, patrzyk i patyk, dawaj na mnie patykiem. Czemu tu wszyscy mają ruski? O nie, dlaczego? Chodź, szybko. Czemu tu są kraty w szkole? Ej, szybko uciekamy do kolejnej lekcji. Czekaj, wchodzę, doniczkę postawię mu, to jest polski. Doniczkę zostawię mu. Patrz, weź mocę, przez doniczkę. Wchodzi. Spalił. Nie. Uciekaj, nogi. Nie. Dlaczego nogi? A, dorwał mnie. Gdzie mamy? Tutaj nie wchodzę. To jest angielski, czekaj. Ojejku. Ej, czemu w ogóle kraty są w tej szkole? Tu jest fizyka, jakieś inna... Fizyka to jest. O, zostaw mnie, Shreku! Nie, ratunku. Pana, proszę dać mi wyjść. Nie, jakaś... ratuj mnie. Proszę mi dać wyjść. Zablokował mi wyjście. O nie, to jest matematyka, nie. Czemu tu są kraty w szkole? Co się dzieje? No zamknął mnie, nie mogę wyjść z klasy. Na klucz zamknął. No pomocy, no. Ej, dlaczego w ogóle tu są kraty jakieś? Mam wejść na górę. Opuszczaj sobie. Wchodzę na górę, uwaga. O, wow, helikopter tu jest! Ej, na biegnę boisku z tobą, jestem. Biegnę z tobą. Na boisku jestem tutaj, patrz. Ej, możemy nie ma go, piłkę, nie ma go, możemy zagrać w piłkę. O, moglibyśmy zagrać, ale nie ma piłki. To czekaj, niestety. Ja to wezmę, patrz, to wezmę. Stoi nauczycielu góry, macha do nas patykiem. Nie ma, nie dopadniesz nas. Ej, łap piłkę. No jak stąd uciec? Ej, czekaj, bo tutaj są kraty i bloki do góry. Jest tu jakiekolwiek wyjście? Weźmy, spróbujmy znaleźć i uciekajmy z tej szkoły, jak najszybciej się patrz da. Patrz na mnie, ja się przycisnę, czekaj. Jak? Nie dasz rady. Dam radę, za gruby. Cicho bądź, albo wdrapię nie się. Nie da rady, ty. Wdrapię się. Faktycznie. Wszędzie są kraty, musimy biegnąć jakoś naokoło. Nauczyciel chodzi u góry, macha patykiem. To żeby nie zeskoczył na nas. Dawaj. Musimy znaleźć jakieś wyjście. Dobra, wchodzimy do środka znowu. Szybko. Co to za sala gimnastyczna? Nie, tylko nie to. Nie chcę sali gimnastycznej. Po co nam szybko, sala gimnastyczna? Na dół. Może tutaj nie. Co jest? Chemika. Wow, ile mamy tych butelek? Bierzmy, może się przydadzą. Może się przydadzą nam, zbieraj. Bierzemy dobra, buteleczki. Dobra, ile tutaj różnych po jest? Po kolei łapiemy. Wszystko wziąłem. Mam miksturę regeneracji, kolejną miksturę ja mam zatrucia. Ja mam miksturę siły. Muszę rozwalić kraty, trzymaj. O. Dobra, okej, chodźmy, może trzeba dołem gdzieś uciec. Gdzie jest wyjście, może z tej strony. Dawaj, biegnij. No gdzie jest to wyjście, słabości. Nie chcę tu być rzucę chwilę. Nauczycielowi. Rzucisz nauczycielowi? No. Tutaj nie można. Uwaga, jest chyba wyjście. O, co są za obrazy. Wyjście jest? Nie, jest wyjście, nie ma wyjścia. Gdzie jest wyjście? Panikuję. Chodź za mną. Może tu jest wyjście, uwaga. Jest wyjście, widzę. O nie, tylko za szybę. Jest autobus, możemy nim odjechać. Rozwalamy szybę, chodź. Rozwalamy ją, rozwaliłem, dawaj. Chodź. A do autobusu, odjeżdżamy w nogi! Szybko, dawaj. Wchodzi? Nie wiem, czekaj, jak tu się wejść, jak do tego busa wejść? Tu nie na drabinkę się wspinaj. Podskoczyłem, dobra, jestem. Okej, możemy sobie odjechać busem. Jedź busu. Dobra, my uciekamy, widzowie, czekaj, ja z tej okropnej, niedobrej szkoły, a wy możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję. O, jesteśmy na tutaj, dobra, wchodzimy do busa. Jestem za kółkiem, chodź, dobra, jedziemy. Okej, teraz możemy sobie wyjechać, pojechać i ucieknąć. Co to za była niedobra szkoła, jacy nauczyciele dziwni. Nie widzowie, wiem. Subskrybujcie, napiszcie w komentarzu, czy wam się podobał taki filmik. Tak samo zobaczcie sobie poprzednie filmiki. Ja już się z wami żegnam, także pamiętajcie, żebyście kliknęli za 3. Klikajcie szybko, 2, bo odcinek się kończy, widzimy się jutro. 1, już! Siema. Oh.